Bardzo serdecznie wszystkich. Dziękuję za przybycie na mój wykład. Mam nadzieję, że Państwo tutaj nie zasną i będą zainteresowani tematem. Może kilka słów o sobie. Nazywam się Marcin Tomków, pracuję w firmie Tieto, zajmuję się głównie system administracją systemów z rodziny Unix i Linux. Także pełnię funkcję Scrum Mastera, jeżeli w jednym z teamów w Tieto. Także generalnie mam pełne ręce roboty, jeżeli chodzi o administrację i zarządzanie różnego rodzaju projektami. Dzisiejszy wykład chciałbym poświęcić tematyce wydajności i dostrajania systemów z rodziny Linux, tak aby wyciągnąć z tego hardware'u, który mamy, jak najwięcej, aby te wszystkie drzemiące zasoby zostały wykorzystane w 100% i ewentualnie różnego rodzaju niedokonfigurowane rzeczy można było odpowiednio sobie skonfigurować, czy poprawić to, co zostało domyślnie skonfigurowane przez na przykład dystrybutorów, czy twórców różnego rodzaju dystrybucji, takich jak Red Hat, Debian czy Canonical. Pokrótce chciałbym przedstawić ideę wydajności i jak rozumieć wydajność, ponieważ dla wielu z nas, właściwie dla każdego z nas, wydajność może oznaczać zupełnie co innego. Niektórym będzie zależało na przykład właśnie na tak zwanej responsywności, czy krótkich czasach odpowiedzi. To szczególnie tyczy się różnego rodzaju serwisów webowych. Tu mała jeszcze dygresja, ten wykład będzie trochę przemieszany, jeżeli chodzi o środowisko desktop i serwer, z naciskiem na środowisko serwer jednak, ponieważ no właściwie jeżeli chodzi o wydajność, to te środowiska produkcyjne, środowiska serwerowe, to są te środowiska, w których ta wydajność jest jakby jak najbardziej pożądana i to jest to, czego szukamy tak naprawdę. Także wracając do tematu, jak my rozumiemy wydajność, dla niektórych z nas to właśnie będą szybkie czasy odpowiedzi i szczególnie ma to znaczenie właśnie w różnego rodzaju routerach, w różnego rodzaju bramach, serwisach webowych. Dla części z nas wysoką wydajność będzie reprezentowała wysoka przepustowość, szczególnie jeżeli chodzi o takie systemy, które przetwarzają duże ilości danych, czy na przykład procesują duże ilości danych. Tutaj czy procesowanie obrazów wideo, czy procesowanie statycznych obrazów, takie rzeczy. Dla niektórych wydajność, i tutaj takie trochę przewrotne zdanie, to będzie niskie zużycie zasobów. A dlaczego niskie zużycie zasobów? Dlatego, że one mogą się przydać. Jeżeli będziemy mieli, że tak powiem, średnie niskie zużycie zasobów, będziemy przygotowani na takie piki, jeżeli chodzi o jakiś tam nagły przyrost loadu, i wtedy będziemy mogli bardzo szybko obsłużyć i bardzo ładnie obsłużyć takie piki. No i nie ukrywam, że tak zwana wydajność to też jest funkcjonalność, bo co z tego, że będziemy mieli super szybki system, w którym tak naprawdę nic nie będziemy mogli zrobić. Po prostu nie będziemy tej funkcjonalności, którą potrzebujemy. Także to są te rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jakie pytanie trzeba sobie zadać, jeżeli mówimy o tuningu i jakby planujemy naszą infrastrukturę, to właśnie jak byśmy chcieli ją potem rozwijać? Czy przygotujemy naszą infrastrukturę na to, żeby można było ją tunować, można było potem ją rozszerzać i czy takie jakby aspekty wchodzą w grę? I tutaj właściwie są takie dwa podejścia i właściwie dwie różne formy skalowania środowisk i planowania środowiska, aby one właśnie były skalowalne. I to jest skalowanie w pionie i skalowanie w poziomie. Te dwie rzeczy się zupełnie nie wykluczają. I właściwie to zależy też od podejścia, od serwisu, czy od systemu, który będziemy budowali. Jeżeli chodzi o skalowanie w pionie, czyli dodawanie, przepraszam, w poziomie, to jest dodawanie jednostek przetwarzających zadania równolegle. Tutaj pionierem jest Google i pewnie większość z nas wie, jak to wygląda w data center Google, że tam są po prostu tysiące tych maszynek, które równocześnie przetwarzają te zapytania. Skalowanie w pionie polega na dorzucaniu sprzętu już do istniejących jednostek, tak by zwiększyć ich moc i tutaj będziemy dorzucali czy pamięć, czy procesory.
czy różnego rodzaju innego, inny upgrade, jeżeli chodzi o podsystem I.O. Jeżeli chodzi o planowanie, następnym ważnym aspektem jest high ability i load balancing, które mimo wszystko mogą przyczynić się do tak zwanego tweakowania, a szczególnie load balancing w takich sytuacjach, kiedy load balancer będzie skonfigurowany po to, aby obsługiwać jednocześnie ruch na wszystkich maszynach w setupie. To generalnie każda następna maszyna w setupie to jest przyrost wydajności. Jeżeli chodzi o high availability, to tutaj możliwość, czy właściwie zapobieganie downtime'owi. To są takie rzeczy pośrednie, jeżeli chodzi o tuning, ale generalnie co nam ze środowiska, w którym, które tak naprawdę nie jest włączone, czy uległo jakiejkolwiek awarii. Także jeżeli chodzi o planowanie, to takie punkty chciałbym tutaj jakoś Państwu ukazać. Jeżeli chodzi o optymalizację wydajności i tuning, to właściwie bardzo ważne są określenia, bardzo ważne jest określenie wzorca, do którego będziemy dążyli. Bo bardzo często zdarza się, że administratorzy czy ludzie, którzy planują systemy, chcieliby osiągnąć rzeczy niemożliwe. Chcieliby uzyskać z maszyn, które tak naprawdę nie mają takiej możliwości, performance właściwie nie do osiągnięcia. Też jeżeli chodzi o tuning, bardzo jasno powinniśmy określić swój cel. Dlatego, że dla każdego z nas tuning będzie oznaczał coś innego i ten performance gain, który będziemy uzyskiwali dzięki temu, będzie oznaczał zupełnie coś innego. Właśnie dlatego należy jasno określić ten cel, ponieważ każdy tweak pociąga za sobą konsekwencje. Przykładowo podniesienie przepustowości pamięci RAM może obciążać procesor, czy różnego rodzaju takie manipulacje mogą wpływać na inne komponenty, na inne subsystemy. Ja zresztą o tym będę mówił jeszcze trochę później, ale tutaj też jakby bardzo ważne jest właśnie, żeby określić cel. Poprawienie wydajności systemu w aktualnym stanie i to jest jakby też dość ważne, bo bardzo często zdarza się, że dostajemy jakieś tam template'y, które mają być jakby takim cudownym lekiem na nasz performance, czy na to, jak pracuje nasza maszyna. Po prostu jest set jakichś tam ustawień, czy do system controla, czy różnego rodzaju innych komponentów, czy serwerów i on ma niby zdziałać cuda i po prostu magicznie przyspieszyć nasz system. No i dość często zdarza się tak, że gdy zaaplikujemy taki właśnie set ustawień, taki template, to tak naprawdę dużo się nie zmienia. Dlatego tutaj też jest właśnie ważne, żeby ta wydajność systemu była dobierana do stanu aktualnego i do tego też jakby te wszystkie rzeczy, które będziemy aplikowali, czy te wszystkie ustawienia, które będziemy zmieniali, mają uzasadnienie do tego konkretnego stanu. Jeżeli chodzi o optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, no to jakby jest oczywista sprawa. Precyzyjne określenie celów i właśnie tutaj to jest to, o czym powiedziałem przed chwileczką, że właściwie musimy się zastanowić nad czym tak naprawdę jesteśmy zainteresowani. Czy właśnie tym krótszym czasem reakcji naszego systemu, czy jesteśmy zainteresowani większą przepustowością, czy jesteśmy zainteresowani może właśnie brakiem możliwości wystąpienia downtime'u. I większość z nas chciałaby osiągnąć te wszystkie cele, chciałaby mieć system, który będzie właściwie działał i że tak powiem, latał, ale i właściwie bez żadnych kosztów, bez żadnych uszczerbków, jeżeli chodzi o performance innych komponentów, a właśnie niestety jest tak, że jeżeli będziemy tunowali któryś z subsystemów, to niestety bardzo często jest tak, że cała reszta może na to ucierpieć. I właśnie tutaj musimy sobie wyznaczyć jasno cel, co nas najbardziej interesuje i dlaczego. Jeżeli chodzi o sam tuning, to właściwie bez zrozumienia systemu nic nam z tego nie wyjdzie. Musimy wiedzieć, jak działa zarządzanie pamięcią. Musimy wiedzieć, jak działa system plików w systemie Linux, jak obsługiwane są przerywania I.O.
jak zaimplementowana jest warstwa sieci, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o TCP/IP stack. I oczywiście obsługa procesów i priorytety i priorytetyzowanie procesów. To są takie podstawy, które musimy wiedzieć, bo nic z tego, że będziemy wiedzieli, jak użyć komend, które komendy dadzą nam konkretny output, ale niestety ten output, który nam wyplują, no nie będzie nam za dużo mówił i też bardzo łatwo jest o jakieś takie pochopne wnioski, bardzo łatwo jest o złe zrozumienie informacji, które są dostarczane nam przez różnego rodzaju tule. No i właściwie można zamiast pójść dobrą drogą, to spoczyć gdzieś w bok i tak naprawdę mocno namieszać, jeżeli chodzi o system. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Linux i Unix też, to tak naprawdę chyba nie ma osoby, która zna te systemy od początku do końca. To jest korzystanie z systemów GNU, Linux i Unix, to jest tak naprawdę nauka co dzień, odkrywanie nowych rzeczy, to jest śledzenie informacji i szczególnie jeżeli chodzi o tuning i o jakieś podnoszenie wydajności, ponieważ te rzeczy tak szybko się zmieniają, że tutaj jakby jeden rok to jest olbrzymia przerwa, która może powodować zupełnie złe podejście do problemu. Jeżeli chodzi o to, co będziemy monitorowali, to ja tutaj wyszczególniłem takie cztery subsystemy, które według mnie są najważniejsze. To jest tak dość ogólnie i dość wysoki podział, ale CPU, czy ten Central Processing Unit, to jest to, na co będziemy szczególną uwagę zwracali, jeżeli chodzi o moc przerobową, pamięć, subsystem I.O. i subsystem sieci. To są te cztery rzeczy, na które chciałbym tutaj zwrócić uwagę i przedstawić kilka rzeczy, jak analizować ruch, jak sprawdzać, gdzie tak naprawdę występuje tak zwane wąskie gardło, gdzie nasz system zaczyna tracić ten performance i do czego na przykład właśnie taki ten jeden z tych subsystemów może wpłynąć na całą resztę. Tak jak powiedziałem, właśnie te powyższe podsystemy są zależne między sobą i właściwie zmienienie pracy któregoś z nich bardzo często wpływa na całą resztę. I bardzo często jest tak, że właśnie zmienienie pracy czy maksymalne wyśrubowanie jednego z tych subsystemów może właśnie powodować degradację wydajności tych trzech pozostałych. Też bardzo łatwo, co ja wcześniej powiedziałem, że bardzo łatwo jest wyciągnąć pochopne wnioski, bo jeżeli będziemy badali właśnie pracę procesora, czy takim narzędziem jak TOP, i zauważymy wysokie wartości I/O weight, które właściwie no, w 80% przypadków będą sugerowały jakieś problemy z dyskiem twardym, czy z tak zwanymi block device'ami. No ale to właśnie nie do końca jest tak, bo to może też I/O weighty mogą być powodowane właśnie przez jakieś aplikacje, które mocno obciążają dysk. Także jakby znajomość systemu to jest tutaj jakby niezbędną sprawą. I tu dotykamy jeszcze jednego jakby punktu, że tak naprawdę za większość problemów, jeżeli chodzi o wydajność i związanych z wydajnością, tak naprawdę są odpowiedzialne niechlujnie napisane aplikacje. To jest zmora dzisiejszych czasów, że tworzy się kod, który jest niedbale pisany, który nie jest optymalizowany, jest wypuszczany właściwie na pniu w tak zwanych wersjach alfa czy beta, które potem są stemplowane jako release candidate, czy właściwie wersje produkcyjne, a to tak bardzo często nie jest. To oczywiście się potem łata, ale wiadomo, że jakby niechlujnie, co nam tak naprawdę z super sprzętu i z super skonfigurowanego sprzętu, jeżeli zapuścimy na nim aplikację, która nagle będzie zużywała jakieś niebagatelne ilości pamięci. Nic nam z tego tak naprawdę. I tutaj kłania się zasada 80-20, że tak naprawdę 80% poprawy wydajności w systemie zależy od tuningu aplikacji. I tutaj nie ma zmiłuj się.
Możemy wyciągnąć 20%, jeżeli będziemy sobie tam szperali w tych wszystkich subsystemach, będziemy zmieniali ustawienia, jeżeli będziemy poprawiali wydajność, ale tak naprawdę nic nie zdziałamy, jeżeli nasza aplikacja będzie słaba, słabo napisana, czy niedbale napisana. No i tutaj oczywiście optymalizacja kodu, wybór lżejszych rozwiązań, to jeżeli chodzi o takie same aplikacje systemowe. No i to, że te aplikacje są open source, to oczywiście ma duży wpływ, ponieważ jeżeli widzimy, że taka aplikacja jest napisana niedbale, możemy sobie ją sami poprawić, korzystając ze swojej wiedzy. A my tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten, tutaj tą prezentację, skupimy się na tych 20% poprawy wydajności, jak osiągnąć, jak sprawdzić, co tak naprawdę szwankuje. Jeżeli chodzi o podsystem CPU, to tutaj takimi podstawami czy takimi sformułowaniami, które są kluczowe, to jest właśnie context switching, run queue, CPU utilization i load average. To są rzeczy, na które będziemy patrzyli, jak wpływają na nasz system, jak wpływają na pracę procesora i tutaj jakby postaram się Państwu coś pokazać bliżej. Context switching to jest jakby stan, kiedy procesor przełącza się z jednego procesu na drugi i podczas właśnie tego przełączania procesów kernel przechowuje aktualny stan CPU w pamięci. Kiedy znowu kernel odczytuje poprzedni stan procesu z pamięci, podaje go do CPU i tutaj mamy taki ping-pong trochę. Co za tym idzie, context switching ma negatywny wpływ na wydajność. Tutaj też znowu się kłania jakby pisanie aplikacji na wysokim poziomie, optymalizacja kodu i tak dalej, i tak dalej. Run queue, czyli tak zwana kolejka, to jest pełna lista aktywnych procesów w kolejce do CPU. Kiedy procesor jest wolny, pobiera do wykonania z run queue, bazując na danych priorytetach, kolejny proces do wykonania i tutaj właśnie to tak zwane najsowanie ma duży wpływ, bo mamy choć trochę możliwość powiedzenia systemowi, który z procesów moglibyśmy tutaj teraz obsłużyć, który dla nas jest ważniejszy do wykonania. Tutaj zaznaczam, że te procesy w stanie I await i w stanie sleep nie wchodzą w skład run queue. To też jest dość ważna informacja. Duża ilość, oczywiście to jakby samo przez się, że właściwie duża ilość procesów w run queue wpływa negatywnie na wydajność systemu, bo po prostu nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć po prostu. CPU utilization to jest właściwie wartość, która wskazuje aktualne zużycie procesora i to właściwie jest rozumiane samo przez się. Jeżeli chodzi o badanie CPU utilization, możemy to jakby sprawdzić komendą top czy różnymi innymi komendami, które później w późniejszym czasie pokażę Państwu, jak sprawdzić, jak to wszystko wygląda, co tu się dzieje i jak reagować. Osiągnięta wartość 100% dla CPU utilization oznacza, że właściwie kończą nam się zasoby i należałoby coś tam dorzucić. Albo kolejne kory, albo jakiś tam hardware tak naprawdę. No i tak jak wcześniej, analogicznie do wcześniejszych przykładów, wysokie wartości dla CPU utilization wpływają negatywnie na wydajność systemu, po prostu jej tam brakuje. Load average to jest rzecz, na którą też warto patrzeć, jeżeli chodzi o badanie pracy CPU, bo tutaj bardzo ładnie możemy śledzić trendy, jeżeli chodzi o to, jak nasz system działa. I też bardzo łatwo jest tutaj też o jakieś pochopne wnioski, bo może się zdarzyć, że nasze systemy w pewnych przedziałach czasu będą dostawały jakieś takie piki, jeżeli chodzi o dane czy o jakieś zapotrzebowanie na właśnie na moc obliczeniową procesora, a wcale to nie oznacza, że to jest trend, że tak właściwie tak naprawdę się tak cały czas dzieje. I tutaj dzięki badaniu load average możemy sprawdzić, czy ten trend jakby ma tendencję malejącą, czy tendencję rosnącą, czy właściwie utrzymuje się. Jeżeli chodzi o systemy GNU Linux, to średnia wartość dla load average jest przedstawiana kolejno, jeżeli chodzi o ostatnią minutę, ostatnie 5 minut, ostatnie 15, właśnie dzięki temu możemy sobie ten trend badać. Bo jeżeli widzimy, że te wartości maleją, to znaczy, że to jest jakiś tam pik, czy właściwie jeżeli od tej pierwszej minuty rosną, a potem maleją, to znaczy, że to się teraz zaczęło dziać, a jeżeli w drugą stronę, to znaczy, że ten cały trend już zaczyna maleć.
I ten load average jest kalkulowany przez dodawanie wartości liczby procesów w kolejce oraz liczby procesów posiadających status uninterruptible, czyli te właściwie, które są przetwarzane. Pamięć. Jak wiadomo, RAM to pamięć fizyczna i tutaj tak naprawdę tyle, ile RAMu mamy, jeżeli chodzi o pamięć fizyczną, to tak naprawdę tyle pamięci fizycznej mamy w naszym systemie. Pamięć wirtualna, czyli to MV, to jest właśnie suma pamięci swap i ta pamięć właściwie bardzo często w takich setupach, szczególnie domowych, jest alokowana na dysku z pamięci fizycznej. I tutaj bardzo często ludzie mylą to pojęcie, bo pamięć wirtualna w systemach Windows jest trochę inną opcją, czy właściwie jest trochę inaczej opisywana. Jeżeli chodzi o użycie systemów, to tutaj też jest dość ważne, jakich systemów będziemy używali, czy będą to systemy 32-bitowe, czy 64-bitowe. I tak naprawdę to nie jest tak, że zawsze 64-bitowy system jest lepszy. Będziemy, szczególnie jeżeli chodzi o systemy webowe, o duże skalowalne systemy webowe, użycie 32-bitowych jednostek front-endowych może okazać się lepszym rozwiązaniem. Ze względu na lepsze parsowanie kodu i chociażby nawet i może na i kompatybilność wsteczną. Problem jest taki, że 32-bitowy system operacyjny może przydzielić procesowi jedynie 4 giga pamięci. I tutaj ta reguła nie za bardzo właśnie dotyka systemy produkcyjne, szczególnie te systemy webowe, dlatego że nowoczesne serwery www bardzo często forkują i rozkładają load na ileś tam procesów i tak właściwie każdy z tych procesów może sobie te 4 giga przydzielić i ta limitacja, jeżeli chodzi o 4 giga, już nie jest już taka bardzo dotkliwa. Jeżeli chodzi o bazę danych, to tutaj mamy właściwie jeden duży proces i tutaj 64-bitowy system jest jakby musem, tak bym powiedział. Tutaj, jeżeli chodzi o pamięć RAM, co jest dość ważne, tak zwana wolna pamięć RAM jest używana przez cache do systemu plików, także tak naprawdę w systemach Linux rzadko zdarza się, że będziemy mieli dużo wolnej ilości pamięci RAM, bo ona zawsze jest gdzieś tam dystrybuowana, czy na jakieś prealokacje, czy właśnie na cache dla systemu plików, czy już są jakieś pre-rezerwy i to wszystko tak jest układane i tak jest zarządzane przez kernel, aby właśnie nie było sytuacji, że ta pamięć po prostu leży sobie długiem i nic się z nią nie dzieje. Co warto zaznaczyć, pamięć swap, właściwie to chyba jest dość oczywiste, że jest dużo wolniejsza, ponieważ jest alokowana na dość wolnych nośnikach często. No i tutaj właściwie korzystanie z pamięci swap, czyli tak zwane swapowanie, ma negatywny wpływ na pamięć, ponieważ jest po prostu wolna, czy po prostu na nasz system po prostu słab, jest wolny, nie daje rady. Ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że jeżeli nasz system zaczyna swapować, to znaczy swap nie powinien nigdy być traktowany jako dodatkowa pamięć. To powinna być taka sieć bezpieczeństwa, czy taki wentyl bezpieczeństwa, że jeżeli nagle zabraknie nam pamięci RAM, to nasz system nie padnie na kolana, tylko po prostu będzie mógł jeszcze trochę podrzucać do swapu i ewentualnie jak ten pik zejdzie, to wtedy będzie mógł sobie odzyskać tę pamięć i nie wiem, nie zawiesi się, czy coś takiego, ale pamięć swap w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako dodatkowa pamięć. Podsystem I.O. I tutaj takim kluczowym pojęciem to są I.O. weighty, które są właściwie zmorą większości administratorów, jeżeli chodzi o systemy i o całe jakieś tam klastry, bo to jest to, co najbardziej nas dotyka. I.O. weight określa czas, w jakim procesor musi czekać na dane. I tutaj duże wartości właśnie I.O. to jest to, co ja wcześniej powiedziałem, to mogą oznaczać, chociaż nie do końca muszą, właśnie problemy z dyskiem twardym i tutaj do takiej osoby, która chciałaby przeprowadzić jakiś performance tuning, jeżeli właśnie widzi duże I.O., to powiedzmy, że 80% szans, że to jest wina dysku twardego, który nie został odpowiednio albo skonfigurowany, albo coś się z nim dzieje, no może właściwie jest uszkodzony. Tutaj jeżeli chodzi o jednostki, to total transaction per second, suma read transaction per second i write transaction per second, to są takie rzeczy, na które będziemy patrzyli, jeżeli będziemy badali wydajność naszego dysku. Zresztą jakby później Państwu przedstawię, jak możemy podnieść tą wydajność, jakimi zabiegami. No i tutaj, jeżeli chodzi o sieć, to znajomość konceptu protokołu TCP/IP
to właściwie podstawa i właściwie TCP. To generalnie, jeżeli będziemy zajmowali się tuningiem, tutaj, jeżeli chodzi o sieć, to też będziemy mieli różnego rodzaju sytuacje, o których zresztą później, powiem później. Dla interfejsów sieciowych będą dla nas ważne takie wartości jak całkowita ilość odebranych, wysłanych pakietów, ilość pakietów odrzuconych i kolizje, które mogą na przykład traktować o uszkodzonym medium, czy różnego rodzaju problemach ze switchem, czy czymś po drodze. Jeżeli chodzi o tuning, to tak naprawdę podstawą są te cztery kroki, które tutaj czy zabranie się właściwie do tuningu, podstawą są takie właśnie cztery kroki, które tutaj jakby wylistowałem, to zrozumienie i produkcja i reprodukcja problemu. Generalnie to, co widzimy, czyli wolny system, nie jest odpowiedzią na pytanie, co tak naprawdę naprawić. Tutaj musimy zagłębić się, dlaczego on jest wolny, co może powodować to, że właśnie któryś z tych subsystemów kuleje i powoduje, że nasz system nie jest tak responsywny, czy nie potrafi przeprocesować takiej ilości danych, jaką potrzebujemy. Jeżeli chodzi o tuning, bardzo ważne jest monitorowanie i zbieranie danych. Jeżeli widzimy, że problem występuje, to nie możemy po prostu działać tak na szybko. Tutaj potrzebna jest pewnego rodzaju analiza, zebranie danych, aby wiedzieć, co tak naprawdę właśnie tweakować. Eliminowanie i odnajdywanie problemów i co najważniejsze, wprowadzamy po jednej zmianie naraz. I to jest jakby kluczowa reguła, jeżeli chodzi o tuning. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem o tych takich template'ach, bardzo często ludzie biorą jakieś tam how-to czy FAQ z internetu, wrzucają wszystkie zmiany i potem dziwią się, że tak naprawdę no, dużo się nie zmieniło. Zrozumienie i reprodukcja. Tak naprawdę połowę tych problemów, z którymi będziemy się borykali, będzie, podejrzewam, można rozwiązać relatywnie szybko, gdy dokładnie wiemy, co tak naprawdę stanowi problem. I gdy na przykład mamy wolny system, wiemy, że dlatego po prostu, że nie wiem, brakuje tam dodatkowego mocy obliczeniowej, po prostu dorzucamy następny procesor, czy staramy się coś zrobić, aby ta aplikacja, którą będziemy dewelopowali, której używamy, nie miała zmniejszyć jej apetyt na zużycie CPU. Nie należy działać pochopnie, bo jeżeli chodzi o analizę systemów, to bardzo łatwo jest właśnie pójść gdzieś tam w stronę w lewo, zamiast skupienie się na prawdziwym problemie. Tu, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo ważną, bo generalnie też będziemy, możemy jakby, mogą pojawić się dwie sytuacje, w których jedna w których jakby nasz problem będzie jakby cały czas miał miejsce, a druga jest sytuacja jest taka, że ten nasz problem pojawia się na przykład sporadycznie. Czasem pojawiają się sytuacje, w których nasz system nie wydala i bardzo pomocną tutaj jakby w tym całym dochodzeniu do tego, co się dzieje, jest właśnie spróba replikacji problemu. Dlaczego? I zasymulowanie takich środowiska, czy sytuacji, które mogły powodować właśnie nasz problem. Wtedy cofamy się od razu do punktu pierwszego i zaczynamy tam analizę od nowa. Tutaj, jeżeli już wiemy, co i tak dalej, to co powoduje problem, to monitorowanie i właściwie każda zmiana to jest monitorowanie i dalej sprawdzanie, czy na przykład właśnie to, co zrobiliśmy, nie wpłynie negatywnie na inne subsystemy. Czy na przykład właśnie to, że trochę podkręcimy pamięć, nie będzie miało negatywnego wpływu na sieć czy na CPU. Czy może trochę lepszy przykład, jeżeli właśnie będziemy bawili się I.O., czyli jakoś tunowali ten subsystem I.O., czy na przykład właśnie nie będziemy mieli negatywnego wpływu na CPU. I tutaj, jeżeli chodzi o sporządzenie listy problemów, to też jest tak, że właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, na przykład widzimy te duże I.O. waity i od razu
widzimy, znaczy mówimy, a problem z dyskiem, a to właśnie może nie być problem z dyskiem, to może być aplikacja, a to może być bardzo duże zużycie pamięci i właśnie powodem tego jest używanie dużej ilości pamięci swap, przez co właśnie tutaj będziemy na przykład mieli duże IO waity. Także sporządzenie listy problemów i eliminacja tych problemów jakby jeden po drugim podejrzewam, że doprowadzi nas do sukcesu. To miał taki mały przykład właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie. I teraz właśnie to, o czym mówiłem, nie wprowadzamy zmian naraz. Właściwie każda zmiana powinna być sprowadzona po kolei i właśnie dlatego, że jeżeli wprowadzimy te zmiany naraz, użyjemy jakiegoś takiego template'a, czy po prostu nagle wrzucimy dużo informacji, bo może się okazać, nawet jakbyśmy naprawili ten nasz problem, tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co zmieniło tą naszą sytuację. I ewentualnie, jeżeli pojawi się ten problem jeszcze raz, nie będziemy wiedzieli, jak reprodukować, czy jak zadziałać ten problem i który właściwie z funkcji, którą wprowadziliśmy, zmieniła ten stan rzeczy. Komendy i jakby tule, które pomogą nam sprawdzić, co tak naprawdę drzemie w systemie i bardzo, właściwie to jest to też, co mówię, o czym mówiłem na początku, żeby tak zacząć zabawę z tuningiem, musimy zobaczyć, czym dysponujemy, jaką platformą, jakim hardwarem dysponujemy, jaką ilością pamięci, czy nasz dysk jest dobrze ustawiony, jakie to są systemy plików. Tutaj jakby zaczyna się ten proces analizy. Tu jakby część z tych tuli podejrzewam, że jest znana każdemu, jeżeli chodzi o CAD, Free, FDisk. HDParm jest to nasz tool, który pozwala nam wyciągnąć informacje, jeżeli chodzi o dysk twardy i też modyfikować te informacje. I tutaj bardzo często zdarza się, szczególnie na jakichś tam płytach z jakimiś bardzo egzotycznymi chipsetami, że ten moduł, który jest odpowiedzialny za inicjację subsystemu, czy właśnie driver, czy moduł dla dysku twardego, może niezbyt poprawnie wykrywać i potem konfigurować nasze urządzenia i dzięki na przykład właśnie HDParmowi możemy zmieniać stan rzeczy, możemy włączać, wyłączać write cache, możemy zmieniać UDMA mody i wiele innych ustawień, możemy zrobić szybki benchmark i sprawdzić, jak te informacje wpływają na nasz system. LSPCI listuje nam dostępne urządzenia podpięte do szyny PCI, to nie tylko te wytknięte w te białe porty PCI czy PCI Express. DMI Decode to jest taki zrzut, który pokaże nam informacje o naszych systemach i też jakby może nam zidentyfikować, co tak naprawdę, czym dysponujemy, jakim sprzętem. Tak samo jak LSHW. LSHW jest o tyle fajny, że można nim eksportować informacje, które zbiera do postaci XML czy HTML. Jeżeli chodzi o software, który będziemy używali, jeżeli chodzi o tuning i jakby sprawdzenie, co tak naprawdę drzemie, sprawdzenie, w którym momencie, czy co jest naszym, czy który komponent jest właściwie naszym wąskim gardłem, to są te rzeczy, właściwie, które ja używam. Właściwie tak naprawdę każdy administrator, podejrzewam, będzie miał swoje preferencje, będzie używał swoich narzędzi. Ja akurat preferuję te i zaraz wytłumaczę dlaczego i jakie informacje można uzyskać dzięki tym narzędziom i jak może przebiegać monitoring właśnie używając tych narzędzi. Pierwszy i właściwie niezastąpiony SAR i BSD SAR dostępny na platformach Linuxowych i Unixowych. Generalnie SAR ma tą zaletę, że może też być zdemonizowany i może zbierać informacje periodycznie, co potem może na przykład właśnie nam pomóc w odnalezieniu tych pików, przy których jakby nie jesteśmy fizycznie, czy jakby nie obserwujemy ich na bieżąco, czy jakieś tam rzeczy, które się na przykład mogą dziać o którejś tam w nocy.
Po prostu nie jesteśmy w stanie siedzieć 24 godziny przed komputerem i właśnie dzięki systemowi czy toolowi SAR z pakietu Systat możemy zbadać całkowite zużycie CPU poszczególnych core'ów czy poszczególnych jednostek, zużycie pamięci fizycznej, statystyki zużycia pamięci swap, aktywność I/O i także i aktywność I/O per proces. Tutaj dodatkowym narzędziem będzie jeszcze I/O top, ale SAR może być takim zębniakiem. Context switching, run queue i load average, statystyki sieci. Tak wcześniej mówiłem, generuje raporty, które będziemy mogli odczytywać i możemy, może działać jako daemon, co jest szalenie pomocne, jeżeli chodzi o zbieranie danych. O, to. Tutaj jest kilka przykładów, jak używamy SAR-a i jakiego typu informacje możemy tutaj uzyskać. Tutaj celowo pogrubiłem tą wartość memused, aby powiedzieć to, pokazać to, o czym wcześniej mówiłem, że tak naprawdę w systemach Linux ta wolna pamięć no jest jakaś tam, jest jej malutko, a cała pamięć tak naprawdę jest używana i ta wartość memused, jeżeli jest bliska 100, jest ok, dopóki nie zaczynamy używać swap. Jeżeli zaczynamy używać swap, to znaczy, że jest źle i coś niedobrego się dzieje w naszym systemie, czy to będzie aplikacja, czy no prawdopodobnie aplikacja tak naprawdę. Tutaj następny przykład pokazuje nam, jak możemy sprawdzić, co się dzieje z naszym procesorem. TCP dump. Jeżeli chodzi o sieć, to TCP dump, Wireshark i T-Shark to są narzędzia, które są właściwie obok jeszcze Netstata i paru jeszcze innych fajnych tuli. Bardzo przydatne, bo dzięki nim możemy wychwycić na różnego rodzaju miskonfiguracje, jeżeli chodzi o poziom aplikacji. Możemy wychwycić, kiedy nasza aplikacja traci na wydajności, czy właściwie ma przestoje w tym ruchu TCP/IP. Tutaj bardzo fajnie Wireshark pozwala nam na przykład na analizę ruchu pomiędzy bazą danych a jakimiś tam frontendami webowymi. Tutaj bardzo ładnie możemy sobie prześledzić, co się dzieje, dlaczego na przykład niektóre odpowiedzi są zbyt długie i zacząć już drążyć temat w tym dokładnie miejscu. IOSTAT i IOTOP. Ja preferuję IOTOP, to jest doskonałe narzędzie, jeżeli chodzi o badanie subsystemu I/O. I tutaj dzięki IOTOP możemy uzyskać informacje o transakcjach I/O czy o ruchu I/O per proces. I to nie wiem, ile osób korzysta, czy administruje, czy ma do czynienia z systemami Linuxowymi. Tam takiego przywileju nie ma tak naprawdę. Może jest VMstat, ale VMstat to nie za bardzo pomoże nam w identyfikacji, ale jeżeli chodzi o Linux, to IOTOP jest programem, który bezbłędnie wskazuje ten proces, który zużywa za dużo, znaczy powoduje za dużo transakcji I/O. I bardzo szybko można go eliminować. I to nie tylko, jeżeli chodzi o jakieś tam słabe aplikacje, może się pojawić sytuacja, w której na przykład użytkownik na naszym systemie zacznie robić jakieś głupie rzeczy, kopiować jakieś tony danych z jednego miejsca na drugie i bardzo łatwo można to ukrócić. MPStat to szczegółowe, MPStat właściwie też z pakietu Systat, czy jak widzimy ten pakiet Systat, to jest skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o monitoring. To są szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o procesor, o czas procesora zużyty na przestrzeni user, system, o I/O wait, przerywania, to ile tak naprawdę jeszcze mamy wolnego procesora. Ta ostatnia linia jest niestety musiałaby zostać złamana, dlatego że już się nie mieściła. I oczywiście statystyki per procesor, to też jest dość ważne, bo tutaj znowu wracamy do tej sytuacji, w której mamy jakąś tam niechlujnie napisaną aplikację, która się nie skaluje zupełnie na dostępne kory i możemy zauważyć, że tak naprawdę jeden tutaj procesor będzie jakiś tam super obciążony, a cała reszta będzie sobie siedziała i nic nie robiła. No i tu wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba, że tak powiem, wrócić do deski kreślarskiej i zacząć to przepisywać. Albo z drugiej strony mamy też, tutaj jeszcze do tego wrócę, mamy na przykład
tule, które nie są optymalizowane. I na przykład takie jakieś kompresory, czy bunny zip, czy coś takiego nie będzie używał w kilku korów, a są jakby zamienniki, które będą optymalizowane po to, aby właśnie używać dostępnej ilości, aby dokładnie się skalować, aby wykorzystać tą całą moc obliczeniową, którą mamy w procesorach. No i tutaj ten osłabiony VMstat. Jeżeli chodzi o VMstat, to jest właściwie taki pierwszy strzał, jeżeli chodzi o badanie pod systemu I.O. i generalnie badanie naszego systemu. VMstat ma tą zaletę, że właściwie jest dostępny na większości platform. Także można bardzo łatwo prześledzić ilość procesów, pamięć, tutaj operacje zapisu i odczytu z pamięci swap, tak samo jak i operacje odczytu, czy ilość bloków danych wyczytywanych z dysku, ilość bloków danych zapisywanych na dysk, to są te rzeczy, które będziemy monitorowali, jeżeli chodzi o subsystem I.O. I tutaj oczywiście też swap. Top i HTOP, ja preferuję HTOP, dlatego że jest ładniejszy. Także generalnie to są już takie bardziej ogólniki, to są rzeczy, które odpala większość z nas po zalogowaniu i po prostu tak, żeby sobie zobaczyć, co tam się dzieje. PMAP. PMAP to doskonałe narzędzie, które może nam pokazać mapę pamięci danego procesu i tutaj też właśnie możemy sobie zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, co się dzieje, jeżeli chodzi o aplikację, jak ona tutaj zabiera nam nasze zasoby. Tutaj tę pierwszą część wykładu trochę poświęciłem właśnie aplikacji, zbieraniu danych, dlatego że zaraz się pewnie ładnie wyklaruje to wszystko, tak naprawdę większość rzeczy, jeżeli chodzi o performance, to tak jak wcześniej powiedziałem, to jest wina aplikacji. Jeżeli chodzi o informacje na temat sieci to Netstat i tutaj jest jakby królem. I tutaj może wiele osób się zapyta, dlaczego Netstat może być narzędziem do tuningu, co tak naprawdę nam pokaże. A właśnie może być dlatego, że na przykład możemy mieć router, router, przez który przechodzi nasz trafik, który właśnie może być za bardzo obciążony na przykład. I tutaj nasz system będzie super skonfigurowany, nasza baza danych będzie super skonfigurowana, no ale problem pojawi się właśnie w tej przestrzeni komunikacji, jeżeli chodzi o właśnie sieć. Także to też jest dobre narzędzie monitoringu. No i IFTOP. IFTOP to jest coś takiego jak IOTOP, tylko potrafi pokazać ruch sieciowy i to, jak każda z transakcji przebiega i jakie rzędy ilości danych są przesyłane z jednego źródła do drugiego, czy z jednego adresu IP do drugiego, czy hosta, z jednego hosta do drugiego hosta. No i to też tutaj fajnie można sobie prześledzić i generalnie, jeżeli coś się dzieje, to bardzo szybko uciąć to złe zachowanie. Ja tutaj przygotowałem taki bardzo, bardzo prościutki skrypt w C, aby pokazać to, co wyda... Tak. Jest jakiś program, który pokazuje, jaka aplikacja pobiera ile sieci? Jeśli chodzi o... nie przychodzi mi z do głowy teraz. No to już się czegoś nauczyłem. Dziękuję bardzo. Ja generalnie, bo często jest, tu jest też takie trochę podejście, jeżeli chodzi o systemy domowe i systemy produkcyjne. Często jest tak, że tak naprawdę w systemach produkcyjnych mamy jedną aplikację, więc to już właściwie wiemy, czego szukamy i w którym miejscu szukamy. Ale oczywiście. Dziękuję. Tutaj wracając do wykładu, przygotowałem dwa skrypty, żeby szybko pokazać to, co możemy prześledzić, jeżeli użyjemy takiego narzędzia jak Strace. Strace to jest narzędzie, które pokazuje nam, czy potrafi wylistować wszystkie kole systemowe, które produkuje aplikacja. I dzięki to jakby proszę się nie skupiać na outputcie, bo output to jest stek informacji, z tego który teraz właściwie nam się za bardzo nie przydadzą, tylko chciałbym pokazać, że tak naprawdę każdy proces można sobie przebadać i na przykład mamy aplikację, która zużywa dużą ilość pamięci, czy działa w jakiś inny sposób, nie tak jakbyśmy chcieli, to Strace
potrafi na bieżąco nam pokazać jakieś tam informacje. Drugim takim narzędziem będzie GDB, czyli GNOME Debugger, to kto też, czy GNOME Debugger, przepraszam, która też pozwoli nam na prześledzenie procesu. Stres jest o tyle fajny, że można się podpiąć do PIDa i na bieżąco śledzić sobie informacje i zobaczyć, co tam się dzieje. A takim dodatkowym narzędziem jest Elstrace, który pokazuje nam odwołania do bibliotek dynamicznych przez daną aplikację. To też jest cenna informacja, którą możemy sobie przy naszej obserwacji czy monitoringu systemu odpowiednio sklasyfikować i czy wziąć ją pod uwagę, jeżeli będziemy badali daną sytuację, czy nie. No i tutaj najlepsze narzędzie chyba w mojej karierze. LSAF to jest program, który pokazuje nam wszystkie otwarte pliki, a tak naprawdę w GNU Linux wszystko jest plikiem. I sokety, i właściwie wszystko jest plikiem. Także kilka przykładów, jak wykorzystać LSAF-a. I teraz następne pytanie, dlaczego LSAF może się przydać przy tuningu? Może się przydać dlatego, że często, szczególnie jeżeli chodzi o aplikacje pisane w Javie, czy te, które się wykonują w tych osłabionych JVM-ach, bardzo często zdarza się, że niechlujna administracja jakby prowadzi do złej rotacji logów. Ja widziałem już tysiące takich przykładów, gdzie JVM zamiast być restartowany, czy zamiast jakiś JLog, czy jakieś inne narzędzia, jeżeli chodzi o samą Javę, powinny być wykorzystane, ktoś po prostu bierze i sobie przerzuca tego loga w systemie. No i tam pozostają tak zwane otwarte deskryptory do plików. I tak naprawdę ten plik nigdy nie jest kasowany z dysku fizycznie. Ta przestrzeń dalej jest zalokowana, system się zapełnia i nagle bach i nie ma miejsca na dysku. A taki na przykład JVM, czy jakaś taka aplikacja pisana w Javie, to potrafi wyprodukować pewnie z 9 giga logów na dzień. Także można bardzo szybko zapchać taki system. Jeżeli chodzi o LSAF, tutaj parę przykładów. Możemy sprawdzić, które pliki ma otwarty konkretny PID. Ja tutaj chyba sobie SpeedBasha sprawdziłem. Możemy sprawdzić, która aplikacja, które pliki otwiera dana aplikacja, czy na przykład, które pliki są otwarte na konkretnym block device'ie. To też możemy sobie sprawdzić. Także bardzo, bardzo przydatne narzędzie i bardzo pomaga, jeżeli chodzi o administrację, czy właśnie monitoring całego systemu. Cacti to już taka ładna, graficzna wersja tego, o czym rozmawialiśmy. Jest to frontend na RRD Toola, który, zresztą napisany w PHP, który ma tą zaletę, że może być scentralizowany, może odbierać informacje od różnych nodów i zbierać je w jednej bazie danych. Dane przechowywane są w bazie MySQL, to też ma znaczenie. Może trochę przerost nad formą treścią, zresztą da się Cacti skonfigurować tak, aby używał SQLite. Także, ale generalnie domyślna konfiguracja, jeżeli chodzi o bazę danych, to MySQL. I tutaj, jeżeli chodzi o takie jakby zastosowanie domowe, to może to nie mieć dużego znaczenia, ale właśnie w takich środowiskach serwerowych, gdy musimy monitorować wiele systemów, Cacti no, jest jednym z niezastąpionych narzędzi czy aplikacji tak naprawdę. Wsparcie dla SNMP pozwala na śledzenie czy jakby pobieranie informacji nie tylko z serwerów, ale także i z jakichś tam urządzeń typu routery, no wszystkich tych, które właściwie obsługują protokół SNMP. I tutaj dodatkowo dostęp przez HTTP i HTTPS, to ma znaczenie, jeżeli byśmy się do tego Cacti tam dobierali gdzieś przez internet. A druga kwestia to też może tworzenie grup użytkowników i listy użytkowników, przez co możemy zarządzać też prawami dostępu i różnego rodzaju takimi kwestiami. MTR i Traceroute. Traceroute właściwie to tak chyba tylko ze względów historycznych tutaj pokazuje, a MTR jest super, dlatego że pokazuje nam na bieżąco przejścia przez wszystkie hopy, przez wszystkie routery, bordery i gateway'e.
I możemy tutaj na bieżąco śledzić czasy dostępu. One są potem przedstawione w wartościach load average, last. Mamy pokazane ilość zgubionych pakietów. I na tej podstawie, jeżeli jesteśmy pewni na przykład, że właśnie nasz serwer aplikacji, nasz serwer baz danych jest właściwie w porządku i tutaj nie widzimy żadnego problemu, możemy tutaj bardzo ładnie wychwycić, czy na przykład któryś z naszych hopów po drodze, jeżeli chodzi, czy gateway'ów, czy jakichś borderów, czy czegoś takiego, czy generalnie urządzeń sieciowych nie powoduje problemów, czy jakichś tam degradacji performance'u, jeżeli chodzi o naszą aplikację, czy o nasz system. No i Boni++, jeżeli planujemy jakiś setup, to bardzo dobrze jest wiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o subsystem I.O., czym dysponujemy, jakie możliwości daje nam konkretna konfiguracja tego naszego storage device'a. Bardzo ważne jest to, dlatego że potem przeprojektowanie tego storage device'a, czy tego, na czym trzymamy nasze dane, wiąże się bardzo często z downtime'em, z przerzucaniem danych, a przerzucanie danych czasem wiąże się z utratą tych danych i tak dalej, i tak dalej. Także dobrze na początku wiedzieć, co mamy i jakimi wartościami dysponujemy, rzędy performance'owych wartości tutaj nam się pojawią. Jeżeli chodzi o Boni++, to właściwie dobrze jest odpalić to przed każdym setupem i zobaczyć, czego możemy się spodziewać. Też Boni jest też jakby taką wytyczną, jeżeli chodzi potem o IOPS-y i tego, co na przykład będziemy mogli wyciągnąć z naszych baz danych. I na przykład jeżeli widzimy, że nasza baza danych kuleje, a wiemy, że na przykład ten sam system może, IO może pociągnąć jeszcze więcej, to wiadomo, że tutaj ten subsystem IO to nie jest jakby to przyczynek tej degradacji performance, to będą jakieś inne rzeczy. I teraz, jeżeli chodzi o tuning, to tak jak wcześniej wspomniałem, zajmiemy się tymi czterema podsystemami. To będzie CPU, pamięć IO, sieć i aplikacje. Jeżeli chodzi o aplikacje, to też będę tutaj trochę mieszał pojęcia serwerowe i desktopowe, bo część rzeczy... Chciałbym pokazać Państwu kilka zamienników takich aplikacji, które dostaje się, że tak powiem, z paczki w dystrybucjach, które nie do końca są może najlepsze, według mnie. Bo to też chciałbym powiedzieć, że to jest moje zdanie i każdy z nas może mieć inne. Bo tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tuning, to właśnie wchodzi to szerokie pojęcie funkcjonalności. Tak naprawdę kernel z gałęzi 2.6 nie daje za dużych możliwości, jeżeli chodzi o podkręcanie. I właściwie, jeżeli chodzi o CPU, to ja bym był skłonny powiedzieć, że lepiej podkręcać czy modulować tymi wartościami na tej niższej warstwie, jeżeli chodzi o BIOS czy hardware, właśnie jeżeli chodzi o frontside bus czy częstotliwość taktowania, czy takie rzeczy, to byłbym skłonny powiedzieć, że lepiej byłoby zmieniać te wartości, jeżeli chodzi w tej niższej warstwie, czy w samym hardwareze, niż potem, żeby system tym zarządzał. Tak naprawdę najlepszym sposobem na to, żeby jakoś okiełznać to, jak nasz system będzie działał, jeżeli chodzi o CPU, to jest właśnie monitorowanie tego trendu, jak aplikacje używają CPU. Jeżeli mamy aplikację, która wymaga dużo więcej mocy obliczeniowej, albo powinniśmy ją przenieść na inny system, albo zacząć skalować w którąś ze stron nasz system. No i tutaj to TOPIP jest, jeżeli chodzi o jakieś tam, jeżeli chodzi o monitoring, plus te wszystkie narzędzia, o których wcześniej wspomniałem. Tylko zerknę na czas, my stoimy z czasem. Pamięć. I tutaj mamy większe pole do popisu, bo jeżeli chodzi o pamięć, to też byłbym skłonny powiedzieć, że jeżeli chodzi o frontside bus, to częstotliwość traktowania pamięci, wolałbym zmieniać te rzeczy na poziomie niższym, na poziomie hardware'u. Jeżeli tutaj chodzi o system, to
tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli system zaczyna używać pamięci swap, to należy interweniować. To znaczy, że coś jest źle. I tak nie może być. Pamięć swap nie powinna być używana na bieżąco. Ona powinna być tylko takim wentylem bezpieczeństwa dla nas. I tak naprawdę tej pamięci nigdy nie jest za wiele. Plus preferowane systemy operacyjne to 64-bitowe, które nie mają tej bariery alokacji 4 giga per proces. Przepraszam, ale nie słyszę. Proszę mi zadawać pytanie do mikrofonu, ja będę z tym chodził i podawał. A jeśli chodzi w 32-bitowym systemie o OPAE, tam jest chyba do 128 zwiększa się ograniczenie. No, to Physical Address Extension, tak. Tylko, że to jest jakby, chodzi o wykrywanie, ale nie, to nie oznacza, że będziemy mogli adresować więcej ilości per proces. Więcej ilości danych, to jakby system wykryje tą pamięć, ale jakby to wychodzi z ograniczeń kernela. Także tu jakby sytuacja się zupełnie zmienia. Dlatego wcześniej mówiłem, że to nie jest takie ograniczenie, jeżeli na przykład mamy aplikacje, które się forkują, które na przykład rozbijają się o ileś tam procesów. No większy problem stanowi to wtedy, kiedy na przykład mamy jeden duży proces, taki na przykład jak baza danych, która będzie potrzebowała dużo pamięci. Możemy mieć na przykład 30 porków Apache, każdy po 4 giga i właściwie to 32-bitowy system właściwie nie stoi nam na przeszkodzie. Jeżeli chodzi o pamięć, to chciałbym wspomnieć o dwóch ważnych rzeczach. Pierwszą jest daemon PD Flash, który jest odpowiedzialny za synchronizację stron pamięci związanych z plikiem i systemem plików. I tutaj, jeżeli chodzi o PD Flash, ma taką funkcję, że zapisuje na dysku pliki, które właśnie zostały zmodyfikowane w pamięci, co oczywiście generuje pewną ilość operacji IO. Te pliki, które właśnie zostały zmodyfikowane, które mają być zaraz zapisane na dysk, to są te strony pamięci są oznaczone jako dirty pages, czyli te, które zaraz mają być. I tutaj domyślnie PD Flash zaczyna zapisywać gdzieś, wtedy, kiedy osiągamy wartość około 10% tych stron dirty w ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi o strony pamięci. Jak by można tutaj zadziałać? I tutaj można by skłonić PD Flasha, żeby to 10% to było trochę więcej. Wtedy zmniejszamy operację IO, co zatem idzie, oczywiście zyskujemy performance, jeżeli chodzi o ten cały podsystem IO. To ma jedną wadę, o której zaraz zresztą powiem. I tą funkcję, czy to, jak działa PD Flash, można właśnie kontrolować przez VM Dirty Background Ratio. KSwapD to jest daemon odpowiedzialny za zwalnianie pamięci w systemie. I tutaj on odgrywa rolę wtedy, kiedy zaczyna nam tej pamięci brakować, prawda? I daemon zaczyna skanować przez właśnie te strony pamięci i zaczyna sprawdzać, które ich stan. I te, które zostały niezmodyfikowane, one są oznaczane na liście jako free i te są jak najbardziej OK. Dwa następne przykłady to są strony pamięci, które zostały zmodyfikowane i są reprezentowane na dysku, czyli to są różnego rodzaju jakieś tam bloki, które zostały wrzucone na zaczytane z dysku, wrzucone do pamięci, coś tam się z nimi stało i zostaną zapisane na dysku. I to są kolejne operacje IO. Następna sytuacja jest taka, że mamy zmodyfikowane strony, które nie są reprezentowane na dysku i te rzeczy będą leciały do swapa. Po to właśnie, żeby uwolnić trochę RAMu. No i to są dwie sytuacje, w których będziemy mieli sporo operacji IO i jak teraz byśmy mogli temu zaradzić. Taką ciekawą opcją jest włączenie laptop mode, jeżeli chodzi o zarządzanie pamięcią wirtualną. Teraz dlaczego pozwoli nam to w jakiś sposób stunować trochę ten subsystem pamięci i właściwie od razu i też subsystem dysku. Tutaj bardzo ładnie jest też pokazane, jak te subsystemy ze sobą współgrają. KSwapD przy opcji laptop mode zaczyna trzymać więcej stron pamięci oznaczonej jako dirty i właśnie przez to
zostanie zmniejszony ten odczyt i zapis na dysk, także po prostu automatycznie zyskujemy na tych transakcjach, które, znaczy po prostu zaoszczędzamy te transakcje, które miałyby miejsce. Pozwala też demonowi PD Flash trzymać w buforze więcej stron oznaczonych jako dirty, przez to zresztą też zmniejsza się ilość operacji IO. Tak samo ten demon PD Flash koordynuje, znaczy ma zadanie takie, aby te wszystkie operacje zrzutów nie miały miejsca, czy zapobiega też operacjom zrzutów, kiedy na przykład nasz dysk jest w stanie sleep, aby niepotrzebnie go wybudzać i przez to też i traci baterię, a także i te spin-upy i spin-downy, które zresztą też są. Zresztą tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydajność, to ja bym zapomniał o systemach oszczędzania energii, bo to są niepotrzebne straty. Wszystkie te cykle wybudzania i wznawiania to są po prostu stracony czas. I tak naprawdę, jeżeli jesteśmy zorientowani na performance, to równoznacznie powinniśmy być przygotowani na to, że zużyjemy trochę więcej energii, a może i nawet jeszcze więcej niż trochę. Overcommit memory. To jest fajna funkcja i bardzo niebezpieczna zarazem. Co tak naprawdę daje nam overcommit memory? Overcommit memory pozwala nam zalokować w opcji drugiej nawet więcej pamięci niż mamy. Proces jest w stanie zalokować jeszcze więcej pamięci niż mamy. Bardzo często to jest sytuacja, która na przykład zdarza się podczas wstawania JVM-ów, że te JVM-y mają coś takiego jak generalnie to pamięć, którą rezerwują sobie, ale niekoniecznie będą używały. No i może dojść do sytuacji, w której wiemy, że tak naprawdę nie do końca sytuacja, w której ten JVM zajmie aż tyle pamięci, będzie rzadko, a ze względu na aplikację taka ilość rezerwacji jest wymagana, więc możemy po prostu zmienić tą wartość overcommit memory na 2 i pozwolić temu procesowi czy temu JVM-owi zaalokować tak naprawdę więcej pamięci, niż mamy tutaj dostępne w systemie. No, problem się zacznie wtedy, kiedy ten proces faktycznie zacznie tę pamięć używać i wtedy dojdzie do out of memory i, no i jakiś tam kernel crashy. Swappiness to jest też bardzo fajna funkcja, która pozwala nam zaoszczędzić, jeżeli chodzi o IO i jakby tutaj też bardzo ładnie widać, jak balansujemy na tej granicy. Podkręcając jeden parametr, będziemy mieli jakieś tam zmniejszenie wydajności, jeżeli chodzi o drugi parametr i dlatego też o czym mówiłem na samym początku. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, na co jesteśmy zorientowani, co tak naprawdę potrzebujemy i w których z tych subsystemów, czy w których tych wartości oczekujemy jak największego przyrostu wydajności. Także jak wcześniej mówiłem, swappiness powoduje, że kernel będzie starał się zwolnić więcej stron pamięci w RAM kosztem zużycia procesora i tutaj oczywiście te operacje będą miały negatywny wpływ na ten load, na queue i tak dalej, ale zaoszczędzimy w tym momencie IO. I na odwrót, jeżeli będziemy ten swapness zmniejszali, zwiększymy ruch IO, ale procesor będzie miał dużo, dużo więcej cykli obliczeniowych wolnych. Jeżeli chodzi o sam system IO, to swap, RAID i tutaj, jeżeli chodzi o planowanie, system plików, RAM, disk, opcje command mount mają duże znaczenie, journaling i IO scheduling. Tutaj zaraz będę rozwijał te wszystkie punkty. Jeżeli chodzi o swap, to zasada jest taka, że jeżeli chodzi o planowanie systemu, to ustawiamy wartość swap, czy ilość pamięci swap na 1,5 raza wielkości naszej pamięci.
właściwie i tutaj bez przesady, bo to może miało i sens, jeżeli mieliśmy systemy, które miały po 1, 2, 3 giga, ale na przykład teraz w dzisiejszych czasach, kiedy na przykład mamy aplikacje czy serwery bazonowe, które na przykład dysponują pamięci, ilością pamięci rzędu na przykład 128 giga, no to bez sensu jest marnowanie ileś tam prawie że 200 giga, czy 170, 150 na swap, który tak naprawdę już z założenia wiemy, że nie powinien być używany. Także tutaj zalecam rozsądek. No. Tak, tylko właśnie ja chciałbym pokazać ten drugi punkt, bo znaczy ten punkt widzenia, który ja chciałbym tutaj zaproponować Państwu, czy pokazać, że co z tego, że będziemy mieli 100 giga RAM? Jak zaczniemy go używać, to nasz system po prostu i tak będzie funkcjonował na granicy nie, z 10% tego, co może osiągnąć. Na to, jeżeli jest 4 GB RAMu. To wszystko, no, to zależy jak dużą ilością pamięci czy tego block device'a dysponujemy. Jeżeli wrzucenie 6 giga, no tak, o, to też zależy bardzo od tego, jakich aplikacji używamy, bo to też jest bardzo ważny czynnik. I jakie są trendy, jeżeli chodzi o ten system, bo te 6 giga miałoby może i sens, jakbyśmy mieli aplikacje, które nagle mają takie piki, które nagle muszą zalokować bardzo dużą ilość pamięci i ją bardzo szybko zaraz zwalniają. I ten łam RAM, czy ten swap właściwie, może nam ocalić nasz serwer. Ale nie ma to sensu, kiedy widzimy ten przyrost taki liniowy i nagle widzimy, że że nasza aplikacja po prostu zaczyna ciągnąć pamięci więcej i nagle już zaczyna wchodzić na RAM i zaczyna znowu zużywać ten RAM. No i ten swap wtedy nie ma sensu, bo ten swap tak naprawdę zwalnia nasz system. Ja rozumiem, że dobrze by było najpierw podejrzeć, ile się RAMu zajmuje. Tak, to jest to o czym mówiłem na samym początku. Mamy jeszcze takie pytanie, czy używać narzędzia na przykład Super Karamba, bo tam można różne nią podglądać graficznie, różne procesy. Czy to jest dobre narzędzie, czy to jak traktować to znaczy, jako graficzną, bezużyteczną zabawkę? To znaczy, pewnie podejrzewam, że jest tyle zwolenników, ilu przeciwników. Także ja generalnie preferuję narzędzia konsolowe ze względu na to, że bardzo często dane jest mi pracować z systemami, które są ode mnie oddalone ileś tam setek kilometrów. Do tego połączenie internetowe jest wolne i prezentacja graficzna właściwie jest tylko stratą przesyłanych danych. Na razie dziękuję. A jeżeli chodzi o te trendy, no, to sprawa jest jasna. Trzeba obserwować system. Jeżeli widzimy piki, to duże ilości pamięci RAM mogą nam uratować nasz serwer. Jeżeli widzimy przyrost liniowy, to znaczy, że trzeba dorzucić RAM i tyle. I to ja bym tak tutaj w skrócie ten temat potraktował. Bo tak naprawdę co z tego, że będziemy mieli odłożone z 32 giga RAMu, mając 16 giga pamięci, jak i tak, jak zaczniemy go używać, to właściwie nic nie osiągniemy. Jeżeli chodzi o alokację partycji swap, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o setupy jednodyskowe, to preferowana sytuacja jest taka, aby umieszczać go właśnie w tych pierwszych sektorach dysku. Dlatego, że same głowice, jeżeli one odczytują z talerzy te dane, to mają po prostu mniej pracy do wykonania, nie muszą biegać pomiędzy początkiem dysku i tyłem dysku. Jeżeli chodzi o matrycę RAID, to właściwie to już jest bez znaczenia, bo ten load jest rozłożony, czy te dane są rozłożone pomiędzy różne dyski i na to już mamy trochę mniejszy wpływ. Tym jakby już koordynują procesory RAID i procesory kontrolów RAID. I to jest to, co wcześniej powiedziałem, że właściwie nie powinno się polegać na swapie. Można podnieść wydajność pamięci swap właśnie przez alokowanie jej na jakichś różnych szybkich nośnikach. Można to zrobić na RAIDzie 0 i tutaj automatycznie dostajemy gdzieś 50% performance'u, jeżeli chodzi o alokowanie pamięci swap. Tylko jak nam ta macierz padnie, no to wtedy po prostu trzeba się zalogować, tworzyć tą macierz jeszcze raz, tworzyć swap i tak dalej, i tak dalej. To ma trochę dobrą, na przykład fajną opcją, jeżeli chodzi o alokowanie pamięci swap, na przykład są dyski SSD. Tylko teraz jest pytanie, czy stać nas na to, bo dyski SSD nie są najtańsze. I co z tego, że na przykład dostaniemy no ze 150% wydajności na pamięci swap, jeżeli zainstalujemy jakiś bardzo szybki dysk SSD,
Jak tak naprawdę może i więcej byśmy dostali, jakbyśmy po prostu dokupili trochę więcej pamięci i po prostu ją tam wrzucili. Także to trzeba być bardzo rozsądnym, bo nowe technologie mają niebezpieczeństwo tego, że wszystko jest super ekstra i takie bajeranckie, no ale też jest drogie. I można po prostu przekombinować i zmarnować trochę pieniędzy. I teraz, jeżeli chodzi o RAID i o system I.O., no to RAID to jest właściwie podstawa. I jeżeli chodzi o wydajne serwery, o wydajne jakieś całe klastry czy systemy aplikacyjne, no to właściwie produkcyjne bez RAID-a to nie wiem, no raczej chyba nie mają sensu. Jeżeli chodzi o kontroler RAID, to ja tutaj gorąco polecam hardware'owe rozwiązania po to, żeby właśnie na przykład i zaoszczędzić ten czas procesora, który musiałby być zużyty na obsługę software'owego RAID-u. No i tutaj logika i jakby podejście jest bardzo, bardzo proste. RAID 1 to bezpieczeństwo mirroring i dość dobra sytuacja, jeżeli chodzi o system produkcyjny. RAID 0 to szybkość tutaj, jakby czym więcej dysków, tym szybciej. I na przykład to też zależy, jak bardzo nam zależy na danych, bo możemy mieć sytuacje, w których będziemy przetwarzali jakieś duże ilości danych, musimy mieć do nich bardzo szybki dostęp, a potem je to skasujemy, więc na przykład taka matryca z 5 dysków w RAID 0 ma wtedy jakby sens. RAID 5 to kompromis, ale tutaj trzeba mieć na uwadze to, że konfigurując matrycę czy matrycę RAID 5 będziemy mieć tutaj trochę CPU overheada, czyli obciążenia CPU, dlatego że każdy blok zapisywany na matrycy RAID 5 także będzie miał zapisywaną sumę kontrolną, którą trzeba będzie obliczyć i ktoś to będzie musiał zrobić. Najlepszą sytuacją to są mieszanie, to jest mieszanie RAIDów, czyli robienie jakichś setupów RAID 1 plus 0, 0 plus 1. To też właściwie, i to wszystko też zależy od tego, do czego będziemy używali naszego systemu, czy będziemy tutaj mieli więcej intensywnych zapisów, czy więcej odczytów. No i właściwie bez znaczenia, czy to jest serwer w domu, czy komputer typu desktop, czy laptop, czy serwer w firmie LVM, to jest coś, o czym powinniśmy pomyśleć. Bo bardzo fajne setupy można robić na przykład posiadając dwa hardware'owe RAID 0 i potem na przykład czy dwa hardware'owe RAID 1 i potem na górze spinanie jeszcze w RAID 0 LVM. Czyli można osiągnąć tą mieszankę RAIDów trochę mniejszym kosztem, bo takie kontrolery, które potrafią obsługiwać RAID 0 plus 1, czy te mieszane RAIDy, to są raczej dość drogie sprawy. Także tutaj można sobie tak trochę uprościć system plików. I tutaj też warto jakby się zastanowić, jak będziemy używali tego naszego sprzętu, czy tego naszego systemu. I tutaj są pewne preferencje i to też wynika z moich doświadczeń i różnego rodzaju artykułów, które już czytałem wcześniej. I właśnie na przykład w takiej sytuacji, kiedy byśmy tworzyli serwer proxy, to preferowanym system plików ja bym powiedział, że jest Razer FS ze względu na cache'owanie, na indeksowanie zaawansowane i obsługę właśnie tych małych ilości plików, małych chunków, abstrahując od tego, co stało się z twórcą Razer FS, czy gdzie skończył tak naprawdę, to jest mimo wszystko bardzo dobry system plików. X3 i X4 to takie systemy, które właściwie są dobre do wszystkiego i do niczego. Nie są to systemy system plików jakoś specjalnie tunowane pod poszczególne rozwiązania, więc no takie dla mas po prostu. No. Mam pytanko, czy bo nie akurat jeszcze nie wiem, czym one się różnią? Czym się różni X4 od X3? To są nowsze wersje, to jest właściwie nowsza wersja. X3 to jest poprzednik, X4. Jakby nie wiem, czy mamy czas na wchodzenie w szczegóły, bo zostało nam jeszcze 15 minut, ale zawsze mogę jakoś tam po prezentacji. Jeżeli chodzi o BetterFS, to jest teraz taka trochę nagonka na ten BetterFS i ci, którzy znają BetterFS tylko z Linuxa, to pewnie będą mówili wow i och i tak dalej, ta dynamiczność, ta elastyczność, te możliwości. A ci, którzy znają ZFS z Unixa czy z Solarisa, to powiedzą o kurde, to jeszcze musi trochę,
Trochę czasu musi minąć, żeby ten WTRFS był produkcyjny. Generalnie... Znaczy już w sumie ZFS jest na Linuxie, znaczy na... Tak, jest w kernelu Debiana. Tylko jeżeli widział to pan... To jest w CafreBSD. Znaczy tak, tylko jeżeli widział pan może performance testy, no to już odpowiedź jest. Znaczy jest też do każdej dystrybucji, bo jest ZFS on Linux, to jest port, tak jak zrobili na FreeBSD, to jest właśnie port. Tak, tylko że... On jeszcze jest bardzo, znaczy jest 0.6RC. Przypominam, że rozmawiamy o performance w tym temacie, także no to ja nawet nie rozważam takiej sytuacji, że ktoś mógłby w systemie produkcyjnej instalować czy projektować ZFS na Linuxie. To jest w ogóle. No ale dlatego, tak jak powiedziałem, no na pewno jest, może tak. Ze względu na to, że BetterFS był dewelopowany na Linuxa i w oparciu o kernel Linuxowy, na pewno jest lepszym rozwiązaniem niż ZFS. I tutaj mamy, no tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcielibyśmy tą elastyczność BetterFS-a, czy chcielibyśmy ten performance, na przykład, który daje nam RiserFS czy XFS. To jest wszystko właśnie rozbija się o to planowanie tego, do czego będziemy używali naszego systemu. Bo tak naprawdę zasada jest taka, że nie ma takiej odpowiedzi, która pasuje do wszystkich tutaj wariantów. Każdy ze scenariuszy tuningów będzie unikalny dla sytuacji. Tutaj, jeżeli chodzi o XFS, to jest świetny system plików, tylko że dużo kaszuje i warto jakoś zabezpieczać te systemy, na których będziemy używali XFS, jakimiś bateryjkami czy systemem podtrzymywania danych, bo ze względu właśnie na to, czy jakieś UPS-y, czy takie rzeczy, żeby ten system nam nie padł, bo jak nam padnie, to możemy trochę danych stracić. I XFS posiada taką doskonałą funkcję, czy tak feature'a, jak real-time subvolume, który jest rewelacyjną opcją dla ludzi, którzy muszą obsługiwać duże pliki i bardzo szybko mieć do nich dostęp. Na przykład właśnie ludzie, którzy edytują jakieś materiały wideo, to tutaj, jeżeli ktoś chciałby popróbować bawić się z dużymi plikami, materiałem wideo, to ja zalecam XFS, bo naprawdę można wiele tutaj zyskać. Jeżeli chodzi o LVM, to właściwie w tych wszystkich, no to jest rozważana, ja bym rozważał LVM za każdym razem, kiedy planuję jakiś tam setup. Właśnie, że, bo można, LVM jest wiadomo dodatkową warstwą, która też ma wpływ na performance. I każdy może powiedzieć, no, że to jest tam jakiś ułamek procenta, ale to jest ułamek procenta. Jeżeli mówimy o tuningu, no to ułamek procenta po prostu jest nieakceptowalny. Więc, ale często możemy dostać feature'y BetterFS-a w połączeniu na przykład X4 z LVM. Część z tych rzeczy możemy sobie zaaplikować. I no to też jakby też wszystko zależy od tego, do czego będzie używany naszego systemu. Tutaj mam takich parę tweaków, jeżeli chodzi o X4, żeby właśnie trochę go podkręcić, żeby w jakiś sposób miał szansę dorównywać, czy jakby no, zwiększyć ten performance. I pierwsza rzecz, którą właściwie robimy na większości systemów, szczególnie tych nieprodukcyjnych, to wyłączenie A-time i real-time, bo po co nam te czasy odczytu w systemie plików? To tylko jest zmarnowanie IO i jeżeli to nie są systemy, na których musimy, nie wiem, jakoś tam to sprawdzać, to tutaj możemy dużo zyskać. Ja ze względu na to, że trochę nam się kończy czas, to tylko bym jeszcze wspomniał o barier. Barier dotyczy się samego journalingu i tutaj jakby zmiana tych parametrów, jeżeli włączenie lub wyłączenie barier może przyspieszyć nam zapisywanie metadanych i jakby obsługę tego journalingu, przez co też zyskujemy IO. Tak samo ma to miejsce tylko... I barier też jakby tylko może być użyty z data write back. Także tutaj... IO scheduling modulowane przez opcję elevator dla kernela, przy inicjalizacji kernela. Tutaj ja nie za dużo będę mówił o IO schedulingu. To jest generalnie
system, sposób, w jaki układane są dane do przetworzenia i tak dalej, ale są takie trzy które, o których chciałem powiedzieć: CFQ, Deadline i Noob. I to jest ten sam system IO, Intel X25 SSD, taki dość high-endowy SSD. I bardzo ładnie widać, jaki ma wpływ. Ja na czerwono zaznaczyłem różnicę, jeżeli chodzi o pomiary wydajności. I bardzo ładnie widać, jak IO scheduling może wpływać na SSD, szczególnie na wydajność block device'a. I szczególnie jeżeli chodzi o SSD, to ja zalecam albo deadline, albo noob. I to też właściwie zależy od SSD, czy tego dysku SSD. Także tutaj też można zyskać bardzo wiele, tylko zmieniając ten IO scheduler. Jeżeli chodzi o sieć, to pomijając wszystkie parametry kernela i tutaj też ten autotuning kernela właściwie dla wszystkich zastosowań domowych i większości serwerowych też jest w porządku i tutaj dużo bym nie zmieniał, bardziej bym skupił się na takiej na infrastrukturze, na implementacji bondingu, czyli używania dwóch interfejsów właściwie jako jeden, tak w dużym skrócie myślowym. I tutaj szczególnie te mody Balance, Round Robin i Active Backup. Active Backup w tych sytuacjach, w których nie możemy pozwolić na downtime, a Active Round Robin wtedy, kiedy chcemy przesyłać dane przez dwa interfejsy na przemian, czy właściwie jednocześnie. Tutaj jeżeli chodzi o Active Balance, Round Robin, tu dochodzi mały problem o retransmisji segmentów, ale mimo wszystko zyskujemy na performance. To nie jest tak, że mamy z dwóch gigowych interfejsów 2 giga danych. Trochę mniej, ale zawsze to jest więcej niż 1 giga. W ten sposób. No i będziemy mieli teletransmisję segmentów. Jeżeli chodzi o NASy czy jakieś systemy NFS, to podstawą będą Jumbo Framesy i MTU podniesione z 1500 na 9000. Po to, żeby ta ramka była na tyle duża, żebyśmy mogli przesłać za jednym razem jeszcze więcej. No i tutaj oczywiście to diametralnie wpływa na właśnie na jakieś NASy, takie rzeczy. Jeżeli chodzi o aplikacje, i to już właściwie jest prawie, że dochodzimy do końca naszej tej prezentacji, takich parę zasad. Ja tutaj, jak wcześniej powiedziałem, będę mieszał trochę aplikacje, te, które dewelopujemy, z tym, co mam zainstalowane, czy to dostarczane jest przez jakieś tam procent oprogramowania. Nie dublujemy funkcji. Ja po prostu tysiące razy widzę, jak ludzie mają 5 komunikatorów, każdy komunikator do innej sieci. To pewnie wielu się będzie śmiało, ale tak ludzie robią po prostu. Sam tak kiedyś robiłem. Odinstalowanie zbędnych programów i serwisów, szczególnie w serwisów, wszystkie te demony, których nie potrzebujemy. Jeżeli nie będziemy drukowali, to po co nam CAPS? Na przykład, prawda? Także tu o to trzeba zadbać. Generalnie o taką czystość systemu. Generalnie, jeżeli chodzi o tuning, to nie używamy więcej niż musimy. To jest tak, w ten sposób. Także jak coś nam nie jest potrzebne zupełnie, to po prostu to kasujemy. Lekkie aplikacje w tle, to do tego jeszcze dojdę. Jakie to będą te lekkie aplikacje, bo pokażę kilka zamienników, które ja bym chciał zaproponować Państwu. I teraz w dobie tak zwanego software as a service, czemu nie rozważyć właśnie przeniesienie części aplikacji, które używamy u nas na sprzęcie, czy na komputerze, do sieci, do chmury, czy gdzieś tam. Ja wiem, że dużo ludzi teraz podniesie rękę, że chmura to B i w ogóle i niedobrze. Ja też nie jestem za wirtualizacją. Ja wolę taki właśnie metal as a service. Ale czasem właśnie takie rzeczy dają radę, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie produkcyjne rzeczy, o produkcyjne, czy jakieś korporacyjne aplikacje, czy nawet właściwie taki głupi TTRSS, którego zresztą sam używam i bardzo polecam. To jest taka aplikacja webowa napisana w PHP, która teraz jest po prostu czytnikiem RSS. No i na przykład nie ma takiego problemu, że trzeba synchronizować te feedy gdzieś tam pomiędzy wszystkimi swoimi komputerami, po prostu to jest wszystko dostępne na sieci. W te wszystkie aplikacje Google z google.com, jeżeli oni nam dają edytora tekstu i jest on w porządku, czegoś tranzatora, to dlaczego z tego nie korzystać? Po co instalować aplikację, która ma właściwie taką samą funkcjonalność i jeszcze nam będzie tutaj zajmowała dysk twardy chociażby. A przewrotne pytanie, dlaczego nie aplikacje konsolowe?
Ja generalnie bardzo zachęcam wszystkich do używania aplikacji konsolowych, bo takiego Evolution Thunderbirda można doskonale zastąpić matem. I mat zrobi to wszystko, co chcemy, tak samo jak chcemy. Możemy go sobie skonfigurować od najmniejszego detalu, tak jakbyśmy go właśnie chcieli mieć. Mat obsługuje IMAP, map obsługuje SSL, także tutaj nie ma jakbyś większych barier. Jeżeli chodzi o system zarządzania plikami, to dlaczego nie Midnight Commander? Albo w ogóle pisanie z palca, no ale pisanie z palca to czasem może być trochę problemem. Dlaczego nie zastąpimy na przykład właśnie Midnight Commander, na przykład takiego Nautilusa Midnight Commander? No i jeżeli chodzi o IRC, to dlaczego nie IRSSI zamiast, czy IRC? Zamiast na przykład jakiegoś tam X-Chata czy coś takiego. Tutaj ja wcześniej mówiłem, że będę jeszcze skupiał się na tweakowaniu Gnoma i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę tweakował Gnoma, bo to nie ma sensu. Bo tak naprawdę po co spędzać czas na tweakowaniu Gnoma, jak można szybko zainstalować coś lżejszego i nie tracić czasu, a tak naprawdę nie utracić właściwie żadnej funkcjonalności. I tutaj ja podaję przykład XFC jako takiej alternatywy, ale jak zaraz pokażę Państwu, to tak naprawdę Afterstep plus jakieś tysiące innych menedżerów graficznych może spokojnie nam zastąpić tego obszernego i wielkiego Gnoma. I tutaj tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebujemy, jakich funkcjonalności będziemy potrzebowali i wtedy wybrać rozwiązanie, bo w świecie Linuxa czy tego wolnego programowania jest tak, że tak naprawdę aplikacji są miliony i to jest tylko kwestia tego tak naprawdę, czego potrzebujemy i jakich funkcji będziemy używali. Niekoniecznie trzeba używać Apache, bo można używać LightDB, którego tam jedno to jest za dużo jest, którego ja wspieram, że tak powiem, duchowo i używam tam, gdzie tylko mogę. Rosyjski serwer tutaj, Nigix, czy nie wiem jak wymówić. No właśnie. Dziękuję, bo ja nie używam, ze względu na to, że używam trochę innych rozwiązań, ale to zaraz o tym powiem. I trochę komercyjne rozwiązanie to właśnie Lightspeed. To jest taki serwer, który ma w 100% jest w 100% kompatybilny z plikami konfiguracyjnymi, czy jakby strukturą konfiguracji Apache, a jest dużo, dużo, dużo szybszy. No tylko, że niestety jest płatny. Dlaczego właśnie MySQL, a na przykład nie PSQL, SQLite. To też właśnie jest pytanie, właściwie w każdym z tych przypadków pytanie jest takie, jakiej funkcjonalności potrzebujemy i czy naprawdę musimy mieć takiego kolosa zainstalowanego na komputerze. Bo w wielu przypadkach okaże się, że tak naprawdę korzystamy z kilku tam podstawowych funkcji, a ta cała reszta jest po prostu tylko na dysku i tak naprawdę nic nie robi konkretnego. No i tutaj, jeżeli chodzi o systemy produkcyjne, to cache'owanie, cache'owanie i cache'owanie, jeszcze raz cache'owanie. Tutaj nie ma reguły. Czym więcej cache'owania pomiędzy poszczególnymi komponentami, tym lepiej. Dla mnie w takim lamp stacku to Varnish i Accelerator i Memcached to są podstawy. To nie ma opcji, nie ma. Jeżeli chcemy zaoszczędzić na hardware'ze, to po prostu trzeba. VarnishD jest rewelacyjnym rozwiązaniem, może też działać jako taki VIP czy Virtual IP i może rozkładać load pomiędzy backendy. To o każdym z tych rozwiązań no, można tutaj tak naprawdę przeprowadzić osobny wykład. I Accelerator to jest taki cache dla kodu PHP. Właściwie tylko raz kompilujemy kod, a potem za każdym razem, jeżeli jest pytanie o dany część kodu, on jest już podawany systemowi, serwerowi www jako już prekompilowany komponent. No i memcached to jest taki bucket dla zapytań, wszystkich zapytań z baz danych, szczególnie MySQL. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. No to już właściwie koniec. Nie wiem, to jest... Z mikrofonu. Aha, tam na końcu jest pytanie. Tutaj pan ma pytanie. Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu, bo... To spokojnie. Ja mam takie pytanie. Załóżmy, że dysponuję komputerem, który ma 2 GB RAM-u, 32-bitowy procesor. Mam na niego system operacyjny z kernelem, który wspiera PAE. Czy wyłączenie tego PAE by zwiększyło wydajność systemu? Tak.
Dużo? Generalnie PAE to jest strata pamięci i strata czasu, jeżeli nie mamy rzeczy większych niż, znaczy pamięci większej niż 4 giga. A po co? To są dodatkowe mapowania, jeżeli chodzi o alokację pamięci, także to zupełnie nie ma sensu. Takie pytanie odnośnie bardziej desktopu. Czy testował pan kernel CK? Nie. Nie nigdy? Nie. Znaczy, trochę przewrotnie, bo jestem na sesji Linuxowej, a przyznam się, że jestem fanboyem. Proszę nie bić. I generalnie lubię jabłuszka. A dlatego, jeżeli chodzi o desktopy Linuxowe, to mam mniej doświadczenia i podejrzewam, że wielu z państwa miałoby większe doświadczenia ode mnie. Jeżeli chodzi o desktopy. Ja lubię serwery, dużo RAMu, dużo procesorów. Takie rzeczy. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? To znaczy tak, powiem tak. Poproszono mnie, abym zadał 3 pytania, za które można otrzymać koszulki. Są 3. Więc ja przewrotnie zaproponuję, aby państwo zadali 3 pytania. Właściwie niezależnie od tematu, może ktoś ma pytanie niezwiązane. Kto dostanie koszulkę, tak? Ja bardzo chętnie odpowiem, bo generalnie jakby... Tylko proszę te osoby, które nie mają już koszulki, żeby nie zadawały pytań, bo... Ja mam takie pytanie, czy jest możliwość zmiany systemu plików bez utraty danych z EXT 3 na BTRFS? Jest taka możliwość konwersji? Nie wiem. Nie orientuję się, a tak pytam. Nie wiem, przyznam się, nie będę zgadywał. Wydaje mi się, że nie. Mhm. Znaczy, mi się wydaje, że nie, dlatego że w ogóle jakby sama logika jest inna. No nie wiem, jak na przykład to... Znaczy, jeśli chodzi o EX3 na BTRFS, to jest taki konwerter i właśnie to, że on jest możliwy, wynika ze specyfiki BTRFS-a. Tak trochę rozwijając, BTRFS jest systemem plików typu copy on write, czyli w momencie, jak modyfikujemy dane, to tak naprawdę nie modyfikujemy ich na dysku, tylko jest kopia zapisywana gdzieś indziej i metadane są przekierowywane, że teraz to jest ta. I ten konwerter właśnie działa w ten sposób, że wszystkie dane z Extended 3 są tworzone struktury danych BTRFS-a, metadane, które wskazują na te dane, jest robiony snapshot. I w tym momencie, jak modyfikujemy te dane, to po prostu dane oryginalne są na dysku jako snapshot i dane BTRFS-a są już, BTRFS operuje na tych danych. Jak stwierdzimy, że wszystko działa dobrze, możemy ten snapshot oryginalny usunąć. Dane mamy zarządzane już przez BTRFS-a, a jeśli jest nie tak, no to ten snapshot możemy za pomocą DD i jakiejś akrobacji z powrotem wgrać na dysk i wrócić do X3. Tu wyszła moja ignorancja, jeżeli chodzi o BTRFS, także jak najbardziej koszulka się należy. A, to pan już ma. Może pan przekazać. O, jest pytanie, proszę bardzo, tam pan z tyłu. Może nie za trudne. Ja mam takie pytanie związane... Jestem nowicjuszem, o może tak powiem. Linux dla nowicjusza. Początkowo miałem Ubuntu, trochę mi się nie podobało. Miałem Mandrivie, trochę mi nie działała. Trzeci kontakt z Linuxem, co byś polecił? Ubuntu. Trochę, powiem szczerze, że trochę nastawiłem się na FreeBSD. To dobrze? PCBSD. Aha, no też prawda. PCBSD. No, jak dla nowicjusza, ambitne wyzwanie, tak. Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, z czym to się je. No. Nie, polecam. Ja generalnie bardzo lubię BSD na takim sprzęcie z małą ilością RAMu, z samym procesorem. Sam mam taką maszynkę, która jest VPN gatewayem w moim domu. To jest VIA C3
600 MHz i 500 MB SD RAM-u, czy coś takiego, jakieś takie stare rzeczy. No i działa wyśmienicie. Tylko musi pan przebrnąć przez porty i takie tam różne ciekawostki. PCBSD to na pewno będzie bo FreeBSD ma taki odłam PCBSD, zdaje się. I to jest właśnie to coś, co oni produkują na desktopy. No nie wiem, ja bym polecał Ubuntu mimo wszystko. Albo Minta, właśnie, tak. Ale to jest odłam Ubuntu przecież. Ale Ubuntu przecież to też jest Debian, tylko że z Unstable. Także... I jakby... Wracamy do źródeł. No i tak, nie wiem, bo ja lubię mieć dużo... Jeżeli już bawię się w Linuxa na desktopie, to lubię te wszystkie nowinki, więc po prostu w pracy używam 12.4 od wersji Alpha 1. Przeszedłem przez wiele wywrotek, szczególnie jeżeli chodzi o X-Server i X.org. I teraz już jestem na beta 2, właściwie już prawie release candidate, jestem bardzo zadowolony. Także. Ja mam takie pytanie, czy dla systemu typowo desktopowego system plików najlepiej, żeby często cache'ował, czy żeby był taki, który rzadko kiedy używa cache'owania? Chodzi po prostu o to, że jak często... Ale to są rzeczy, które są jakby przydzielane przez kernel, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ta wolna ilość RAM-u zostaje od razu przerzucona jako cache dla file systemu, więc to jakby... Czyli po prostu, czy lepiej, żeby system sam często cache'ował pliki, czy nie? To zależy, do czego się używa system, tak naprawdę. Bo jak będzie pan odpalał filmy w DivX-ie czy tam XVidzie, to właściwie to nie ma żadnego znaczenia. A jeżeli będzie pan na przykład przerzucał setki małych pliczków, czy cały czas odwoływał się do jakiejś tam dużej ilości małych pliczków, no to ma znaczenie. No właśnie ten tunik to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź, że jak coś jest tak, to zróbmy to i będzie super działało. To właśnie nie jest tak, bo tu jest bardzo dużo czynników zmiennych środowiskowych, które wpływają na to, jak powinniśmy zareagować i co powinniśmy zmienić. Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie wydajności systemu. Przepraszam, bo tutaj się nałożyły, tutaj pan był pierwszy. Jeżeli mogę prosić o chwilę cierpliwości. Kto był pierwszy? Pan. Jeśli chodzi o performance, to co pan sądzi o Gentoo? Czy warto wszystko kompilować samemu z personalizowanymi flagami i tak dalej, czy strata czasu? Ja kiedyś pracowałem w takiej firmie amerykańskiej i tam jak ktoś powiedział Gentoo, serwer produkcyjny, to od razu mówiliśmy not supported. Znaczy, często się mówią not supported. Znaczy, To nie jest na pewno system, który ja bym wziął jako system produkcyjny, którego bym użył jako system produkcyjny. To jest system, którego bym użył właśnie w hobbystycznie, w ten sposób. Co, mam nadzieję, że odpowiada to na pana pytanie. Jeżeli chodzi o performance, no wiadomo, że kompilowanie rzeczy na danej maszynie ma wpływ na performance. To, że w Gentoo można zmienić wszystko i ma się na to wpływ, to też ma wpływ na performance, bo możemy sobie tweakować te zastosowania. Ale to znowu to jest to, o czym ja mówię, że właściwie to zależy, dlaczego pan będzie chciał tego Gentoo używać. Bo jak chce pan podstawić tam pan, jakby chciał pan, przepraszam, postawić tam bazę danych i używać jej produkcyjnie, no to ja bym powiedział, może nie. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie odnośnie systemów plików. W tej chwili od journalingu już ciężko odejść, bo to już można powiedzieć, że się przyjęło na stałe. Natomiast jaki byłby mniej więcej narzut? Czy się bardziej opłaca trzymać jeszcze systemy plików z journalingiem, czy może na rzecz X2 zrezygnować w ogóle z journalingu? Ja... Bo to po pierwsze zajmuje też 3% powierzchni systemu plików, tak? Sam journal. Tak. I na przykład do 5 są rezerwy. Ja powiem tak, kiedyś kupiłem sobie takiego Asusa 901, właśnie, który miał dysk SSD. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to wywaliłem X3 i zrobiłem X2. I było super, naprawdę. Problem pojawił się wtedy, kiedy ten laptop tam się zrebootował czy skraszował. No, skraszował, w ten sposób.
No bo niestety wtedy trzeba przelecieć cały system plików. No jeżeli to nie jest jakiś duży system plików, to w porządku. A jeżeli to jest coś ogromnego, no to może i zająć ze dwa dni. I tutaj, no to też znowu jest ta sama sytuacja, że trzeba jakby sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego będziemy używali. Jeżeli to mają być rzeczy, jeżeli to ma być partycja, na przykład jakaś tam opt na, czy temp, na której będziemy często używali plików, to czemu nie? Jeżeli chodzi o właśnie takie te nettopy, to jeszcze fajna sprawa jest, żeby przerzucić na przykład katalogi cache przeglądarek sieciowych do DFSHM. I tam to jest do RAM disku. I na przykład wtedy te małe pliczki, które tam się cały czas zapisują z tej sieci, sobie lecą do jakiegoś takiego właśnie RAM disku i no przy restarcie stracimy te dane, ale w dzisiejszych czasach, kiedy mamy, właściwie każdy ma szybką sieć, czy nawet już modemy w 3G, czy te 4G są na tyle szybkie, że właściwie pobranie serwisu to są ułamki sekund, to zupełnie nie ma znaczenia, a zaoszczędzamy na tym I.O., który by się niepotrzebnie, a szczególnie jeżeli chodzi o dyski SSD, kiedy operacje write są dużo, dużo wolniejsze od operacji read. No nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze są. To już? Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem i że część z tych informacji, czy jakieś triki, tweaki, czy może jakieś rzeczy, które naprowadziły Państwo, jak szukać, gdzie szukać, na co patrzeć w ten sposób. Dziękuję bardzo.